piątek 30 września w sali bankietowej pod brunatnym jeleniem w Cieszynie odbyła się gala sportu powiatu cieszyńskiego. Sportowcy otrzymali nagrody i wyróżnienia powiatu cieszyńskiego za osiągnięcia uzyskane w roku 2021. Przyznano także nagrody dla szkół i gmin, które zajęły 3 pierwsze miejsca we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Statuetki otrzymali zwycięzcy plebiscytu sportowego Głosu Ziemi Cieszyńskiej. Jak to jest z tym sportem w powiecie? Wydaje mi się, patrząc dzisiaj na tych wspaniałych sportowców, że jest zupełnie dobrze. Aczkolwiek wiem, że mniejsze kluby coraz bardziej borykają się z kłopotami finansowymi, z kłopotami organizacyjnymi. No i to jest takie realia są dnia dzisiejszego. No, kryzys przekłada się również na stronę ekonomiczną sportu. A tak jak dzisiaj tu powiedzieliście, sport bez finansowania nie może istnieć. Sam sport oparty tylko na idee, na fanatykach może istnieć do pewnego poziomu. Natomiast potem te granice się przechodzi, ten poziom się przekracza, no i musi być to wsparcie, a z nim w tych mniejszych ośrodkach jest coraz trudniej. Więc odpowiem Pani na pytanie pierwotne, jak jest z tym sportem? Różnie, mam nadzieję, że będzie lepiej. Zauważyłem taką tendencję, no bo też nie ukrywam, że od 40 kilku lat się bawię sportem, trenując w klubie, że wiek inicjacji sportowej schodzi coraz niżej. Kiedyś zaczynało się uprawiać sport w wieku 12-13 lat. Andrzej Gruba zaczął mając 14 lat, patrząc na moją działkę. Teraz zawodnik, który przychodzi do nas w wieku 9-10 lat, no to mówimy tak oczywiście z pewną przekorą. No troszkę już za stary, byłoby lepiej, gdyby przed 2 lata wcześniej. Więc tak ten start jest coraz niżej. Wśród uhonorowanych wyróżnieniem powiatu cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2021 znalazła się Maja Wysocka, mażoretka, która trenuje w Stowarzyszeniu Mażoretek Cieszyńskie Gwiazdeczki. Tyle sukcesów na Twoim koncie, jak Ty to robisz? No nie wiem. Dużo trenujesz po prostu, bo to jest ciężka praca, prawda? Ciężka praca. To jest bardzo ciężka praca. Talent to swoja droga, ale Maja trenuje codziennie. Więc proszę sobie wyobrazić, ile to wysiłku, ile samozaparcia. Natomiast gdyby nie fakt, że Maja kocha to, co robi, to na pewno nie dałaby rady. No właśnie, bo to też jest bardzo ważne, że jest ta pasja, ta miłość do tego sportu. No to może Pani nam opowie o sukcesach Mai, bo wiem, że ich sporo na koncie Mai. W tym roku, to znaczy mówię o roku 2022 już, Maja zdobyła niesamowite trofea. Rozpoczęło się wszystko od Mistrzostw Polski, gdzie została 5-krotną mistrzynią Polski w 5 kategoriach, w których startowała, czyli solo baton, solo baton akrobatyczny, solo pompon, solo z flagą. Było to niesamowite, bo pokonała naprawdę bardzo dużo rywalek. Przykładowo w solo baton miała 23 dziewczyny, które z nią startowały. Także jest to duże osiągnięcie, ale tak naprawdę największymi osiągnięciami są zdobyte tytuły na Mistrzostwach Świata. Pierwsze Mistrzostwa Świata Federacji IFMS, Federacja Czeska, odbyły się w Pradze końcem sierpnia. Maja została tam 2-krotną mistrzynią świata, wicemistrzynią i 2-rą wicemistrzynią, a więc 4 starty, 4 medale. Natomiast teraz, w sobotę, nie tak dawno, 24 września, byłyśmy w Zagrzebiu, gdzie Maja startowała na Mistrzostwach Świata największej federacji mażoretkowej na świecie, MWF, i została mistrzynią świata w tańcu z pomponami. Rywalizacja była ogromna. Proszę sobie wyobrazić, że startowały zespoły nawet z Afryki, więc naprawdę były to prawdziwe Mistrzostwa Świata. Oczywiście na tym się nie skończyło. Maja przywiozła również 2 medal. Był to medal brązowy w solo baton. W tych Mistrzostwach Świata mogła startować tylko w 2 dyscyplinach, ponieważ pozostałe dyscypliny były przeznaczone już dla starszych dziewczynek. Powiem jako ciekawostkę, Maja jeszcze do końca tego roku jest kadetką.
od stycznia już przechodzi do juniorek, natomiast pani prezydent MWF-u, pani Żelka Banowicz, po mistrzostwach już, kiedy cała impreza się zakończyła, powiedziała niesamowite dla nas słowa, że Maja jako kadetka zaprezentowała układ na poziomie seniorek. W klasyfikacji gmin we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży szkół powiatu cieszyńskiego w roku szkolnym 2021-2022 pierwsze miejsce zajęła gmina Skoczów. Jak wy to robicie, że gmina Skoczów jednak tutaj przoduje i te sukcesy sportowców są i są widoczni? No to tak się za nami przyjemnie układa od, myślę, takiego momentu, kiedy wprowadziliśmy pierwsze klasy sportowe. Klasy ogólnorozwojowe o profilu sportowym, a więc 10 godzin WF-u, wprawdzie jeszcze nie profilowanego, ale już pozwalającego zauważyć talenty, już rozwijającego. Myślę, że to się bardzo przyczyniło. Myślę też, że wyprofilowanie szkoły numer 3 na profil sportowy, ale pływacki, to też sprawiło, że już rodzice wiedzą, że jeżeli dziecko ma talent, to raczej do tej szkoły i ta szkoła też się rozwinęła. No i inwestycje. W tym roku znowu ponad 21,5 miliona, mimo że rok jest ciężki, ale taka ogromna kwota. Powstają dwie duże sale sportowe, jedna w Kiczycach. I tu mamy nadzieję, że ta szkoła też zacznie mieć sukcesy sportowe. Młodzież tam nie miała warunków od 60 lat. Teraz będzie miała piękną salę sportową z nową bieżnią, z boiskiem, tak jak to powinno wyglądać. No i rozbudowa, jeżeli chodzi o Górny Bór, o szkołę numer 8, czyli też druga duża sala sportowa, też nowoczesna, przyjazna. Ale myślę, że przede wszystkim to te klasy sportowe. Nie boimy się tego. Jest to zawsze wyzwanie organizacyjne i finansowe, dlatego że i jeżeli chodzi o uwarunkowania dotyczące liczebności uczniów, jeżeli chodzi o zgody rodziców, to muszą być rodzice, którzy deklarują się już na to, że tych godzin WF-u jest więcej i że nie odejdziemy od tego, że to będzie już konsekwencja w tym działaniu. Ale tacy rodzice są. Dzieci zdolnych jest sporo. Ósemka pod tym kątem także rozwija się pięknie. W Pogórzu też troszkę odremontowaliśmy teraz tą salę sportową, piękną, dużą przeszkolę w Pogórzu. To też przynosi owoce, że ta sala jest. Tam też kluby działają. No i tak to się pięknie układa, ale staramy się w to wspierać. Jest troszkę drożej, bo tak jest, nie można tego ukrywać. Ale ja taki mam priorytet, pan burmistrz też, żeby jednak rozwijać młodzież przez sport. Tego bardzo brakuje, czasy są trudne. Pandemia też nam bardzo utrudniła, jeżeli chodzi o naukę zdalną. Wiele dzieci nauczyło się na tabletowanie, komputerowanie, tych nawet, które tego nie znały. I to jeszcze przed nami stawiam coraz to nowe wyzwania. Także klasy sportowe i infrastruktura. O oprawę artystyczną wydarzenia zadbał Tomasz Pala oraz Cieszyńskie Gwiazdeczki. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.